Konkurs na bożonarodzeniową szopkę zorganizowany przez Wieluńskie Muzeum cieszył się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem są 134 prace wykonane przez 179 uczestników z 6 powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, bełchatowskiego, sieradzkiego i oleskiego. Jest to już kolejny konkurs szopki bożonarodzeniowej, który organizujemy w muzeum. Oczywiście nie ma to cykliczności, ale to celowo. Nie chcemy zniechęcić wszystkich albo zanurzyć czym, że co roku organizujemy taki konkurs. Co 3-4 lata taki konkurs jest organizowany i z każdym rokiem coraz większa frekwencja i coraz więcej szopek dostarczanych. Techniki wykonania prac są zadziwiające. Szopki zrobiono z masy solnej, drewna, papieru, gliny, ale także z wosku pszczelego i ciasta piernikowego. Został sprecyzowany regulamin do tego konkursu. Głównym takim motywem miały być materiały naturalne, ekologiczne i oczywiście nawiązanie w konstrukcji szopek do tej tradycyjnej formy szopki bożonarodzeniowej, jaka obowiązuje powiedzmy w naszym kraju, czy tutaj w Polsce Środkowej. No i tutaj to, co powiedziałem w czasie rozstrzygnięcia, był problem i wielki dylemat, bowiem prawie większość tych prac właśnie jakby spełniała wszystkie kryteria, które były ujęte w regulaminie, ale oczywiście głównym takim kryterium docenialiśmy wkład pracy, jaki był włożony przy budowie tych szopek. Zaangażowanie dzieciaków, pomocy rodziców, ale to co powiedziałem, nawet cieszymy się, że rodzice, opiekunowie pomagali, czy nauczyciele pomagali przy powstawaniu tych wspaniałych szopek bożonarodzeniowych, dlatego że angażowaliśmy całą rodzinę i na tym to polega, że nie tylko zmuszamy własne pociechy, ale razem z nimi zachęcając ich, pokazując, pomagając, tworzymy. Konkurs podzielono na 3 kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie. W pierwszej grupie najpiękniejsze szopki zdaniem jury wykonali Marta Mikołajczyk z Burzenina, Wiktor Drabek z Mierzyc, Julia Schmidt z Praszki, Patrycja Kaczor z Dzieckowic i Bartosz Matusiak z Żytniowa. Jakub Dwornik. Zająłeś drugie miejsce w konkursie. Powiedz, jak wygląda twoja szopka, w jaki sposób powstawała? Moja szopka jest zrobiona ze słomy, ma dach zrobiony ze słomy. W środku są ludki z masy solnej i jest wypełniona takimi liściami od kukurydzy i trochę słomy w środku. Sam robiłeś szopkę, sam miałeś na nią pomysł, czy ktoś pomagał? Mama mi trochę pomagała. Trudna była praca? No, taka, nie aż taka trudna, ale, no, ale dało się zrobić. Mam dwie szopki. Dwie szopki? Opowiadaj. Z ciasta drożdżowego i jeszcze z kory z jakiejś żołędzi. Sama wykonałaś, czy ktoś pomagał? Rodzice. Twoja szopka czym się wyróżnia? Jest niezwykła? Jest drewniana i ma, no jest bardzo drewniana. Jak długo nad nią pracowałaś? 4 godziny? To szybko zrobiłaś. Ktoś pomagał? Tata. Natomiast w kategorii szkoły średniej główną nagrodę zdobyły uczennice pierwszego LO w Wieluniu: Paulina Pęcherz, Agata Kałuża, Ewa Podyma i Karolina Waliszewska. Drugie miejsce za rzeźbioną szopkę przyznano Mateuszowi Bakowi, Klaudii Bartos i Dominikowi Błasiakowi z zespołu szkół numer 1 w Wieluniu. Nazywam się Dominik Błasiak, jestem uczniem zespołu szkół numer 1 w Wieluniu. No i cieszę się z wygranej. Nazywam się Mateusz Bak, jestem z Lututowa i też się cieszę z wygranej. Powiedzcie, skąd takie zainteresowanie? Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w tym konkursie? Czy to wasz pierwszy udział? Tak, pierwszy udział. Do tej pory tego nie robiliśmy, a zainteresowało nas. Po prostu lubimy rzeźbić w drewnie i przedstawiać to za pomocą figurek. To moi uczniowie, oni chodzą do drugiej klasy technikum budowlanego i pod moją opieką właśnie wykonaliśmy szopkę z drewna lipowego z zachowaniem tradycyjnych form dotyczących tradycji ziemi wieluńskiej. Długo pracowaliście nad szopką? No, pracowaliśmy około 3 tygodni. Po lekcjach, w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie pod moim okiem rzeźbili w drewnie lipowym. Na dłuższą relację z otwarcia wystawy szopek w muzeum zapraszamy do świątecznego wydania kulturalnej TV-ki.